Szansa, 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 szansa na sukces. Szansa, 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 szansa na sukces. No i właśnie dlatego witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym wydaniu programu Szansa na sukces. Informacja bieżąca jest taka, że artysta, który dziś jest dostarczycielem repertuaru, też nie ma loków, proszę Państwa, od pewnego czasu już. Tadeusz Nalepa, witamy. I myślę, że dzisiejszy program przypomni, jakie znakomite numery Tadeusz tworzy. Bliskie mojemu sercu szczególnie, bo ja boleję nad tym, że blues nie jest bardziej popularny w kraju, mimo wysiłków wielu osób zaprzyjaźnionych. No ale może to się zmieni. Tyle długiego mojego wstępu, a teraz już czym prędzej zapraszam Sylwester Świętoń. Przyjechał do nas, prosimy. Dzień dobry. Dzień dobry. Trema jest? No, troszeczkę. Troszeczkę. No, troszeczkę ma prawo być. Skąd przyjechałeś? Z Dąbrowy Górniczej. Z Dąbrowy Górniczej. Ty miewasz tremę, Tadeusz? No, owszem, mam. Tak? Miewam, tak. Aha. Natomiast na imprezie to mi przechodzi w momencie, kiedy pierwsze dźwięki pójdą, to przechodzi raczej. Bluesa lubisz? Ale szczerze, czy przypadek sprawił, że... Przypadek, ale po prostu po posłuchaniu paru utworów no, spodobały mi się naprawdę. Zdziwiłeś się, że to może być przyjemne? Oczywiście. To tak bywa. Chodź tu. Dwójka uparta, ale spadła. Oni zaraz przyjdą tu. Jaką taśmę? Profesjonalną. Na pewno masz mi za złe, że ten właśnie wziąłem nóż. Na pewno masz mi za złe, oni zaraz przyjdą. Możemy? Jak ładnie ci w tej sukni, oni zaraz przyjdą tu. Jak ładnie ci w tej sukni, oni zaraz wezmą mnie. Lubiłaś światło świecy, będziesz miała świece dwie. Na pewno masz mi za złe, że ten właśnie wziąłem nóż. Na pewno masz mi za złe, oni zaraz przyjdą tu. Wiem, nóż ten był do chleba, oni zaraz wezmą. Ani słowa, oni zaraz przyjdą tu. Nie powiesz ani słowa, oni zaraz wezmą mnie. Wiem, nóż ten był do chleba, już nie będziesz zdradzać mnie. No to dobrze, że ci się blues spodobał. Dziękuję. Dziękujemy. Szansa, 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 szansa na sukces. I czekamy na werdykt.
zdaję sobie sprawę, że za łatwych tych kawałków nie piszę. Poza tym to ciężka sprawa. Sam oglądając ten program zawsze zastanawiałem się, jaką odwagę muszą mieć ludzie, że wychodzą, dostają jakiś kawałek i muszą od razu, czy pasuje tonacja, czy tekst pasuje, wszystko jedno. Nie wyobrażam się w roli uczestnika, ale za to jestem jurorem. Zacznę od wyróżnienia. Mhm. Przyznaliśmy dwa. Paweł Mikosz i Andrzej Wawrzkiewicz, który bardzo ładnie zaśpiewał, ale ja sobie to wyobrażam inaczej. Gratuluję panom. I dwa pierwsze miejsca, tak żeby było nietypowo. Trio bez nazwy. Zapraszamy. Musicie się tu pomieścić, panowie. Gratuluję trio bez nazwy. I Sylwester Świętoń. Bardzo zdziwiony, ale no spory tłok mamy tutaj. Dzięki jurorom, którzy mają kamienne serca. A za chwilę finał. Będziesz miała świece dwie.